W tym roku 97. Wojewódzkie Obchody Święta Policji odbyły się w Krasnymstawie. Uroczystość, która miała miejsce 13 lipca, rozpoczęła msza święta w kościele pod wezwaniem świętego Franciszka Ksawerego, którą celebrował biskup senior archidiecezji lubelskiej ksiądz Ryszard Karpiński. Następnie zaproszeni goście w uroczystym pochodzie udali się na plac Konstytucji 3 maja, gdzie miała miejsce oficjalna część obchodów. A wśród zaproszonych gości nie zabrakło komendanta głównego policji nadinspektora Jarosława Szymczyka, komendanta wojewódzkiej policji w Lublinie inspektora Pawła Dobrodzieja, przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych również z naszego powiatu świdnickiego oraz służb mundurowych, duchowieństwa, instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa państwa, a także związków zawodowych z całego województwa lubelskiego. Po złożeniu meldunku komendantowi głównemu policji oraz uroczystym wciągnięciu na maszt polskiej flagi nastąpiła ceremonia nadania sztandaru komendzie powiatowej policji w Krasnym Stawie. Symboliczne gwoździe w drzewce sztandaru wbili honorowi goście, którzy złożyli także podpisy w księdze sztandaru. Ważnym elementem 97. obchodów Święta Policji było przyznanie odznaczeń i awansów policjantom z województwa lubelskiego. Nominacje na wyższe stopnie policyjne otrzymało w sumie 1156 funkcjonariuszy. Złote, srebrne oraz brązowe medale za długoletnią służbę otrzymało 39 policjantów oraz 4 pracowników policji, zaś odznakę Zasłużony Policjant przyznano 68 funkcjonariuszom. Wszystkim policjantom nie tylko z okazji ich święta należą się ogromne wyrazy wdzięczności i uznania za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa. Ciepłe słowa i życzenia płynęły od wszystkich zaproszonych gości. Wyrażam głęboki szacunek, podziw dla tej pracy na co dzień, życząc wiele sił, wielu, że tak powiem, dobrych pomysłów na rozwiązywanie różnego rodzaju konfliktów, a jednocześnie bycie na czas wśród społeczeństwa, bo to jest najważniejsze, poczucie bezpieczeństwa, ale również bardzo ważna jest prewencja. Prewencja to jest działania, które społeczeństwo w jakiś sposób edukują pod kątem bezpieczeństwa, czy drogowego, czy społecznego, czy w różnych innych zagrożeniach. Policjantom życzyłbym przede wszystkim, by z każdej swojej służby wracali do domu z poczuciem satysfakcji z dobrze wykonanej pracy, żeby otaczał ich szacunek naszych mieszkańców, bo na to zasługują. A na koniec oficjalnych uroczystości odbyła się defilada kompanii honorowych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Batalionu Wielonarodowej Brygady w Lublinie. Nie zabrakło także akcentu muzycznego w wykonaniu orkiestry reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji.